10 najstarszych drużyn na świecie. O ile piłka nożna narodziła się w Ameryce Łacińskiej, tak współczesne zasady opracowali Anglicy. Tak samo jak opracowali system rozgrywek klubowych, to oni zakładali największe kluby piłkarskie na świecie poza Anglią, jak FC Barcelona czy AC Milan oni też założyli pierwsze kluby piłkarskie ogólnie. Oto 10 najstarszych klubów piłkarskich. Nottingham Forest, angielski klub piłkarski z siedzibą w City Ground na oficjalnej granicy miasta Nottingham położonej na południowym brzegu rzeki Trent. Siedzibę klubu Forest. Jego odwiecznych rywali, noc FC dzieli jedynie rzeka. Są to najbliżej siebie położone kluby piłkarskie w Anglii. Nazwę klubu Nottingham Forest zawdzięcza Forest Recreation Ground, publicznemu miejscu w mieście, w którym został założony, a nie od lasu Sherwood, jak wiele osób myśli. Nottingham Forest to mistrz Anglii z 1978 roku i dwukrotny zdobywca klubowego Pucharu Europy z 1979 i 1980 Roku. ich spadek do ligi 3.1. by w maju 2005 roku uczynił z nich pierwszego zdobywcę europejskiego pucharu grającego w trzeciej lidze. Nauticam Forest został założony w 1865 roku pod nazwą Nauticam Forest Football and Bandy Club. Brick Town, klub piłkarski z siedzibą w Brick w Lincolnshire w Anglii. Obecnie są członkami Lincolnshire League i grają w The Hound Klub został założony w 1864 roku, jest jednym z najstarszych klubów piłkarskich na świecie. Klub jest mały, ale niezwykle klimatyczny. Wrexham FC, walijski klub piłkarski z siedzibą w Wrexham. Klub jest częścią systemu angielskich rozgrywek piłkarskich i gra obecnie w Conference National. W 2006 roku po problemach finansowych i niespełna dwuletnim zarządzaniu przez administrację klub został wykupiony przez lokalnych biznesmenów za blisko 3,5 miliona funtów. W efekcie zmieniona została nazwa klubu z Rexham Association Football Club na Rexham Football Club. Drużyna 8 razy brała udział w pucharze zdobywców Pucharów, mierząc się z takimi potęgami jak FC Portos, którym wygrała w 1975 roku oraz w tym samym roku z AS Romą, czy też w 1990 roku z Manchesterem United. Ciekawostka, drużyna założona w 1872 roku rozegrała mecz w ramach pucharu zdobywców Pucharów w 1975 roku ze stalą Rzeszów, pokonując ją w dwu meczu 3 do 1. Stoke City, klub piłkarski z miasta Stoke on Trent w środkowo-zachodniej Anglii. Stoke zostało założone w 1863 roku, a w 1925 roku zmieniono nazwę na Stoke City. Stoke City FC został założony w 1863 roku, a co za tym idzie, jest najstarszym klubem grającym w Premier League. Klub ma wiele fanów w Stoke on Stoke w przeszłości miało problemy z chuligaństwem, a zwłaszcza w latach 70., 80. i 90. W 2003 roku BBC opisało fanów Stoke jako jedno z najbardziej aktywnych i chuligańskich firm w Anglii. Kibice Stoke są uważani za jednych z najbardziej wspierających swoją drużynę w Anglii. Klub z szacunku do swoich fanów zaoferował bezpłatne przejazdy autobusem na każdy mecz ligowy w sezonie. Notts Country FC angielski klub piłkarski z siedzibą w Nottingham, występujący w League 2. Jest to najstarszy profesjonalny klub piłkarski na świecie, siedzibą. SROC jest stadion Middown Lane, stadion klubu Nottingham County i jego odwiecznych rywali Nottingham Forest dzieli jedynie rzeka Trent. Są to najbliżej siebie położone kluby piłkarskie w Anglii, o czym wcześniej wspomniałem. Drużyna występuje w strojach w czarno-białe pasy. Klub został założony w 1862 roku. W latach 2012-2014 na bramce stał tam były zawodnik górnika Zabrze, Bartosz Białkowski. Workshop Town Angielski klub piłkarski siedzibowy w Workshop, Nottinghamshire. Grają w Premier Division Północnej Ligi Wschodnich Hrabstw na poziomie 9 systemu angielskiej ligi piłki nożnej. Są świeżo upieczonymi mistrzami, zdobywając awans na sezon 2019-2020. Nazywani są Tygrysami i zazwyczaj mają bursztynowy i czarny zestaw domowy. Klub twierdzi, że został założony w 1861 roku, co uczyniłoby go piątym najstarszym klubem futbolowym na świecie, chociaż nie ma współczesnych dowodów na to twierdzenie. Mimo wszystko umieszczamy go na miejscu piątym. Kraj Wanderers FC, angielski półprofesjonalny klub piłkarski z siedzibą w Bromley. W Kent. Na podstawie późniejszych doniesień klub twierdzi, że został założony w 1860 roku. Pierwsze pochodzenie Crewe Wanderers związane jest z budową linii kolejowej London Dover w latach 1858-1860. W czasie wolnym pracownicy migrujący kopali piłkę i tak powstał klub. Na miejsce czwarte trafia właśnie z tradycyjną datą założenia, czyli 1860. Halam FC, klub piłkarski z Sheffield w Anglii, grający obecnie w Northern Countries East Football League. Założony w 1860 roku jako drugi klub piłkarski na świecie Sheffield, również pochodzi najstarszy klub na świecie, o czym opowiem za chwilę. W 1867 roku wygrał Jadan Cup, pierwszy światowy turniej piłkarski. Pokonał wówczas zespół Sheffield FC w finale rozgrywanym na Bromo Lane. Wanderers FC, amatorski klub piłkarski z Londynu, występujący w Surrey South Eastern Combination Junior Division 4, 17. ligowym poziomie piłkarskim w Anglii. Powstał w 1859 roku pod nazwą Forest Football Club. Pięć lat później zmienił nazwę na Wanderers Football Club. Początkowo składał się głównie z absolwentów renomowanych szkół prywatnych. Był jednym z czołowych zespołów drugiej połowy XIX wieku w Anglii, sięgając pięciokrotnie po Puchar Anglii. Klub założony został w 1859 roku z inicjatywy absolwentów londyńskiej szkoły publicznej w Harrow. Sheffield FC angielski klub piłkarski z siedzibą w Sheffield. Założony 24 października 1857 roku, oficjalnie uznany przez FIFA za najstarszy klub piłkarski na świecie, uczestnik najstarszych na świecie derbów piłkarskich, w których ich odwiecznym rywalem jest zespół HAM FC. Członek i założyciel Klub of Pioneers Sheffield Lefce w swojej historii grał na wielu stadionach w obwodzie miasta Sheffield. Obecnie zespół gra w amatorskiej lidze angielskiej Northern Premier League Division One South. W 2009 roku Sheffield FC gościł w Polsce. 24 lipca 2009 roku rozegrał towarzyski mecz z Hutnikiem Kraków na Stadionie Suche Stawy w Krakowie w ramach obchodów 60. rocznicy powstania nowej huty. Mecz zakończył się zwycięstwem Hutnika 3-1. do 1. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę oraz komu kibicujecie. Jesteście fanami bardziej małych, lokalnych klubów, czy też wolicie kibicować wielkim gigantom? A może Wasze kluby spadły do niższych lig w przeciągu ostatnich lat, a mimo to pozostajecie im wierni? Jak myślicie, czy jest w ogóle sens kibicować takim małym klubom jak na przykład Halam FC czy Sheffield FC mimo wielkiej tradycji? Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe odcinki. Ostatnio na przykład poruszałem temat katedry Notre Dame, która niestety niedawno spłonęła, czy też poruszam tematy polityczne, jak na przykład imigranci, czy przedstawiłem historię upadku Francji. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to niezwykle zwiększa pozycjonowanie kanału, a nie okłamujmy się tak naprawdę pozycjonowanie kanału. To jest klucz. Nieważne jak materiał będzie dobry, i tak wszystko zależy od tego, czy YouTube postanowi gdzieś ten film wypromować, a do temu właśnie pomaga Wasza aktywność na kanale. Ponadto zapraszam Was na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale tylko chwilowo obiecuję, że niedługo wróci. Tak jak wróciła światowa historia, z czego niezmiernie się cieszę. Ponadto wesołych świąt i trzymajcie się. Cześć!